Kochani, tu Asia trochę wywołała mnie do tablicy z tym słowem, że nie ma znaczenia, ile wiesz. Jadąc dzisiaj do kościoła z Elbląga, Izabela sobie spała na tym siedzeniu. No ja w zasadzie nie miałem co robić, więc sobie zacząłem rozmyślać o Jezusie i jak to mam w zwyczaju analizować i rozkminiać. I przyszło do mnie dokładnie to słowo. W ogóle nie ma znaczenia to, co wiesz na ten temat. Absolutnie. W ogóle jeśli nie robisz tego, co mówi Jezus, to ta wiedza ci do niczego się nie przyda. I dostałem słowo, módl się na językach. I jechałem, modliłem się na językach. Słuchajcie, no, jeżeli całe życie będziesz słuchał Erika Claptona, analizował jego życiorys, jeździł na jego koncerty, a nie weźmiesz do ręki gitary, na pewno nie będziesz grał tak jak on.